Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, bo nie wiem co nagrać dzisiaj, dlatego gram sobie Minecrafta. A i dzisiaj szukamy dalej miejscówki do domu. I widzę, że tu ładny teren się renderuje, czyli tam gdzieś pojedziemy tam w tę stronę i może znajdziemy coś. A jakie mam eku? A dobra, no tak, mam trochę żelaza. A, żarcie mam, mam. Dobra, wódkę mam, mam. Więc idziemy. Do wody, hop. Dobra, i idziemy dalej. Nie, tam nie spływaj. A, ciul. Wejdziemy zobaczyć, co to jest ciekawego. A nic ciekawego. Dobrze, to tutaj sobie wyjście wykopię. Z tego, o tutaj. A podsadza się, bo mam. Czym? To czemu nie? I dobra, mieczek w łapie. Biegniemy. A bo jeszcze trochę tego węgla sobie wykopię. Dla pewności. Żeby mieć. No i dobra, i możemy iść. Ale ja nie chcę. Byleby tu nie zginąć, bo będzie przypał. No tą trzcinkę sobie wezmę, trzy, cztery wysokościową. No i dobra, gitara i idziemy dalej szukać tego miejsca. Mógłbym się jak zawsze zwyczajnie tutaj wybudować górze tutaj. No po co? Chcę jakieś fajne płaskie miejsce. Czy płaskie, no takie. W miarę ładne miejsce znaleźć. I no. I tam się wybudować. Biegniemy, biegniemy. 8:04. Także na 10 dostaniecie ten odcineczek. Na F5 nie biegnę, bo czasem jak się wrąbię w jakieś miejsce, a na przykład taki kanion, jaki bym wpadł, by nie było za ciekawie. Tam żelazo jest, ale po żelazo nie będę schodził, bo nie chce mi się. A po drugie mam 11 sztuk. To po co mi więcej żelaza na chwilę obecną? A po trzecie stawiamy łóżko i idziemy spać. Dobra, zjemy coś i idziemy spać. O dobra, spimy elegancko. Tak. Niszczymy i lecimy dalej. Nie wiem, ile kratek jeszcze przelecieć, ale jeszcze kawałek się przebiegniemy. Dobra, mam 6,5 levela. O, tu się fajne tereny zaczynają, z tego co widzę. Znaczy, tak mi się zdaje, że są fajne. Najlepiej to by było gdzieś koło wioski się osiedlić. Czemu? No bo bym miał villagerów, sorry. I bym mógł sobie tam ich expić, tam na mending, na. No wiecie, no, na mending, na pereł. O, lava pool. Na perełki. Potem iść do Netheru kiedyś. A także ciekawe. Trzeba ominąć. O, tam sobie pójdę zlutować tę skrzynię. Tam są fajne rzeczy zawsze. Że portal na takim wypizjebie? Dobra. Idę zobaczyć, bo to mnie ciekawi, co tam jest. O! Jedwabny dotyk. Elegancko. To weźmiemy. Buty, klątwa znikania. Dobra. Klątwa znikania, dobra, obsydianta nie. I złote jabłko. Czy to było żelazo, czy mi się zdało? No, nie zdawało mi się. Jednak oko Minecraftera jest dobre. Bardziej farmingowca niż Minecraftera, ale. Z
Skoro ma leży to żelazo, a tak odłogiem, to. O, jeszcze drzewo na dole się trafiło, to już w ogóle. Ciekawa sprawa. Dobra, i pingujemy dalej, w sensie lecimy dalej. Czy tą zbroję to założę, to chociaż już będę troszeczkę mocniejszy. Już nie będę na hita. No i dobra, biegnij, biegnij. Ciekawy teren się zaczyna. Też jesteś dobry agent, Kasperek. A mamy łódkę, to się przepłyniemy. A po co on taki kawał? Kurde, szkoda, że delfin mnie tu nie spingało. Ale delfin jest blisko, żeby mnie spingować, ale jednak nie pinguje. Fajnie, jakby spingało delfin. Wtedy się ciepły, no ale to. Szczegół. Shift. Niszczymy łódeczkę i spierdzielamy stąd. Lecimy dalej. Bo czas odcinka leci. Zaczęłem o 8, albo 8:02. A mamy 8:08, czyli mamy 6 minut. Myślę, że zaraz znajdziemy jakieś fajne miejsce. Ja mówię, ja bym chciał blisko w miarę wioski się osiedlić. Bo we wiosce to jest takie tuchedowe trochę, ale. Ale gdzieś koło wioski by się fajnie było. Tak z 200-300 metrów od wioski. W sensie, no, kratek. Żeby mieć blisko potem do villagerów. Wiem, Michael zaraz będzie mi wypominał to, że mówię villagerów, a nie villagerów, no ale. Trudno. Teraz bierzemy łódź i płyniemy dalej. F5. I elegancko tutaj trzeba płynąć. Tutaj jeszcze jest ładny teren się robi. Tylko, że tu nie ma żadnej wioski. Eurotraczka trzeba pograć dzisiaj. Dobra, zjemy tego jednego pieczoną wieprzowinę. Trzeba. I dobra, biegnę dalej. O, Meśka tu się drze po prawej, bo słyszę. Ale mnie Meśka nie interesuje, bo żarcie mam na razie. Tak, czy krów na razie nie potrzebuję. Krew to ja potrzebuję miejsce na osiedleń się znaleźć. Dobra, wszedłem na górę umiejętnym sposobem. Ojoj. Ale żebym przynurkowo troszeczkę, bo mi się klawisze pomyliły. No i tak to wyszło. O. Werewolf? Nie, werewolf nie. Biała wełna tam była na owcy. Ile tu to ma węgla? Ja mógłbym tę tonę węgla zebrać, ale do czego? Do czego, powiedzcie mi, do czego? Nie opłaca się. No i dobra, i idziemy dalej. Pod ziemię też trzeba będzie zejść, żeby diaksy wykopać, ale to. O, tam są grzybki. Nie wiem, ile kratek już od spawnu odeszedł. Odszedłem, ale no. Kawałek na pewno odszedłem. Kurczę, no nie. O, grzyby. A to tam idę, bo tam jest zwykły świat. No i ta 1000 IQ. Bo mogę skakać po koronach drzew. Iść. Michael by na to nie wpadł. Michael by dołem płynął. A po kontrolę, a nie shiftem, dobra. To kontrolę się pływa, a nie shiftem.
Teraz wszystko wiem, że kontrolę cię pływa niż i tym. Znaczy ja to wiedziałem, tylko zapomniałem. Zresztą się, że. Nie wiem, bo długo nie grałem w Minecrafta, bo grałem około miesiąc temu ponad. I no. I nie wiem dlaczego, bo zazwyczaj Shifta się sprintuje. A tu się kuca. I dlatego tak mnie zanurkowało. Ja się zastanawiam czemu. Czemu ja nie płynę do przodu? W sensie nie płynę, tylko. To już odpowiedź znam. Bo zamiast kontrola to Shifta klikuje. A Shift ciąga na dół. Dobra, dobra. O, brzuskowy las. Brzozy są nawet ładne. Czy tam można? Nie, no nie znajdę nigdy tej wioski, nie? Stanowski by szybciej przyszedł i znalazł. No ale to ja nie Stanowski. Tylko, że nie mam minimapki, to bym chociaż widział. Czy jest blisko ta wioska, czy daleko? No nie trudno. Będę musiał chyba sobie wgrać tą mapkę, bo. Fajnie by było mieć waypointy, żeby zostawić sobie na przykład domek. O, lava pool znowu. Co tu jest dalej ciekawego? Dziurwa w dziurwie, no, czy brzuska. Nie wiem, na brzozowym terenie chyba nie może być, nie? Wioseczka. Na dungeon, nie, na biomie brzyskowym chyba się nie da mieć wioski. Tak mi się zdaje bynajmniej. No, ale pewnie coś mówię źle, bo ja się nie jestem na Minecraftie pewnie. Żarcie, bo tylko sobie damage zadaje. Tylko sobie damage zadaje, a tego. A w ogóle nic nie ten. Nie rośnie żarcie. Dobrze. O, to jest dużo owiec. O, dużo owiec. Dobrze, tak, wiem. Chciałem tak powiedzieć. Znaczy, no nie myślałem nawet o tym, co powiedzieć, ale tak jakoś wyszło. Au! No i dobra. O, bagna musimy przejść jeszcze i za bagnami coś ciekawego będzie. Musimy się przespać. Bo tak bez spania nie da rady. A w nocy ja nie chcę biegać. Na bagnach trochę taka wieś by powinna być, nie? A wrzucę sobie tu łódź i się przepłynę. Będzie na pewno szybciej się przepłynąć niż iść piechotą. O, tutaj normalnie przekop mierzy wiślany trzeba zrobić teraz. Normalnie przekop mierzy wiślany i robimy tak o. O jej, płyniemy dalej. O, dżunglę nawet znalazłem. No to powiem wam ciekawe, jaka dżunglę znajduje. Shift. F5 pierw, potem Shift. Czemu ja Caps Locka ciskam? Nie wiem. Pintek taki zwolnięty jesteś. Dżungla, dżungla, dżungla. Ale dżungla to mnie nie interesuje na razie.
Ale kiedyś będzie potrzebna. O ja, znowu shifta klikuję, nie kontrola. Znowu shifta klikuję, bo poszedłem na dno. Nie wiem, muszę sobie tego shifta zakleić. Żeby mnie kusił. Znaczy, że ręce to tam dużo nie gram, to walić. Shifta ja farmingu dużo używam, żeby sobie kamerę przybliżyć do szyby. Ja lubię sobie tak na shifcie jeździć. Dobra, tu się przebiegniemy jeszcze ten jeden. Mam za tą górą coś ciekawego powinno być. Powinnało być, ale nie wiem. Coś ciekawego powinno być, tylko ciekawe co. Pełno obiec po drodze spotykam. No tam śnieg jest. No ciekawa sprawa. A tam po prawej znowu brzuski. Oj, mećki są. Czy trzeba się tam przejść, bo może coś ciekawego znajdę. O, tu żeby jakaś dziur... O, jest, dobra. Jest nawet dużo kratek, w górę nie trzeba iść. Także kozak. A dobra, to deal, to się zastanawiam, co to... Kurde, znowu bagna. O, prawie się zabiję. To było i zwery niebezpieczne. No ja wam mówię, to było i zwery niebezpieczne teraz, co zrobiłem. Mogłem sobie do wody te 2-3 bloczki i wtedy bym się wyskoczył i do wody bym trafił, ale... Nie pomyślałem o tym. Bagna na diamenty są niby dobre. Tak słyszałem. Pod bagnami jest dużo diaksów. Niby. Ale to nie wiem nawet jak to tam. No zależy od tego jak się trafi chyba. Nie no kurde biegam tak już. To normalny teren, bo na bagnach to nie chcę się budować. Na bagnach jest brzydko. Na brzuski są już ładne. Ale ja bym wolał jakąś wioskę znaleźć. Wolał wioskę znaleźć i w wiosce na razie przesiedzieć pół odcinka. I potem tam gdzieś odejść 200-300 metrów od wioski i zacząć planować budowę naszego domku, nie? No. No są te świerki chyba, tak? Te duże. To są świerki. Nie? Ciemny dom to jest. O, pająk tu jest strzelany, ale dobra, walić go. On mnie nie ukąci, bo jest dzień. A w nocy by mnie urąbał. Do kurtularnie powiedzieć. Dobra. Parkour. Doskoczyłem. Prawie. Nie chcę się niszczyć bloczków, dlatego wolę sobie tak mniej więcej patrzeć, gdzie jest niżej. Sobie tak przejść, nie? No co jest, kurwa, sale bagna. No teraz do wody trafiłem, żeby nie było. Kontrolek. No i dobra, i płyniemy tam. Tam ciekawe tereny mogą być. Mogą, lecz nie muszą, nie? Na razie od bagnów to chciałbym odpłynąć bardziej niż w bagna iść. Dobra, a tu po lianach trochę poskaczamy, po liliach wodnych, sorry. Dobra, i płyniem. Może gdzieś dopłyniem, tylko gdzie? Mamy 20 minut, także zaraz będziemy kończyć odcinek. I może wreszcie pod koniec odcinka znajdę to swoje wypragnione miejsce. Nawet nie wiem, gdzie chcę się budować, ale...
Ale chcę na pewno te bagna przejść. Nie, jakąś wioskę znaleźć wreszcie. Bo w wiosce fajnie by było. Na początku się zadomowić w wiosce. No potem wybudować swój domek gdzieś tam parę kratek dalej. Ale że parę kratek to na przykład 200-300, a nie dwie. Kurde, tutaj jakie tereny są nie na moje nogi. Dobra, pod wodę i płyniemy. Trochę śmierć nie tych bajnach, ale no co ja za to mówię. Nic za to nie mogę. O, tu się normalny teren zaczyna, także tu może być coś fajnego. Wiem, mówiłem to już 15 minut temu, że jak przyjdzie zagłębia, to też może być coś ciekawego, ale nic takiego ciekawego nie było tam. O, tu za tą rzeką jest nawet spoko. Za rzeką jest nawet spoko, powiem. Tylko, że mało drzew. No, drzewa możemy sobie dosadzić, tak? Drzewa można sobie dosadzić akurat. No ale... To się da. O, czarna owca. Można i tak, nie? O, tu nawet spoko by było. O, jest jeszcze obok pustynia. Także tutaj miejsce idealne. Jeszcze blisko bagna. Tu na slajmy. Czy nie po co mi slajmy, ale... Macie, może tutaj na tej pustyni zobaczę ten, villagerów. Wioseczkę może znajdę. Ale lepiej by znalazł tego piramidę. Cheopsa. Tam się jakoś nazywa po angielsku, ale nie wiem jak to się nazywa. To jest duża pustynia. I że tu może być wioska. O, jest wioska, widzę. A, mówię, że wioska? A, widzę ten mały domek. Chyba, że to świątynia jest. Jeszcze w ogóle lepiej by było, jakby świątynia była. Ej, to świątynia jest. Ej, pogjump. W takim razie. Jak to świątynia jest? Bo widziałem te... A nie, to nic. Serio? Są tylko te dwa bloczki tak do góry? A nie, czekaj. Są tylko dwa bloki piachu? To nie jest za świątynia, mordo. Księżyc... No, strollowała mi gra. W takim razie. Ale my sobie splądrujemy tę pustynię na razie. Tam są akacje. A na akacji... W sumie też na akacji mogą być wioski. A na pustyni woda to już w ogóle fajnie. Gdzieś tylko o tej wody się prześpimy, żeby nie było. Dobra. Już się nauczyłem, że kontroler trzeba kliknąć, tak? Ale tu by nawet fajny teren był. Podbudowę, w sensie tam, tamten. Ale jest tam coś. Króliki jak tu biegają. Teraz to jest na pewno wieża. A
Ej, to jest wioska. Jest jakieś zboże. Jest, znalazłem wioskę. Dużo rolników tutaj widzę, że jest. Oni za ziemniaki są. Wszyscy. A ty kim jesteś? Ty jesteś bezrobotny, dobra. Czyli to by było, mogłaby być potencjalna wioska na robienie mendingo. Dobra, ty jesteś bezrobotny. Dobra, ty masz Warbencha. O, chleb. Pszenicę weźmiemy na chlebek. A kaktusa nie bierzemy. O, kaktus niepotrzebny. Można i tak, no. A tu mają tonę tego, pszenicy. Także no, już mi się podoba. Tu grypy nabyć. Skrzyneczka. Jest, i o. Tona chleba i tona pszenicy bierzemy, a kaktusy walić. No, niepotrzebny mi kaktus w tym momencie. Dobra, tu splądrowałem, tego w tym domku jeszcze nie byłem. Ale tu nic nie ma. Tam do góry później pójdę. O, chleb i pszenica. No to chociaż dobra ich pszenica, nie? To jest pustciutko. W tym domku byłem? Nie byłem. A tu nic nie ma. Tam byłem. W tym domku nie byłem. O, workbench, to chociaż sobie od razu zrobię chlebek. No i już zawsze jedno miejsce mi będzie. Tam i tam byłem. Dobra, tam byłem przecież. A tam na górze jeszcze nie byłem. Ale tu się da zrobić mending i te inne rzeczy. Dobra, ty masz pustą chatę. Tutaj masz tylko też wejść na balkon, nie? Tak. O, książka. No sobie wezmę. Bez mending, bez tego, bez niczego, ale książka się przyda. Do enchantu się przyda, na przykład kiedyś. No dobra, to chyba cała wioska. Wioska splądrowana. Oj. Ale na kaktusa to ty nie stawaj, mordo. Dobra, ale tu bym się budował. Tu bym się budował. Może nie na akacji, ale... A może tam kawałek za akacją? Gdzieś bym się tu wybudował, bo jest wioska. Także o to mi chodziło, żeby była wioska blisko. A wioski pustynne są kozak, bo jest dużo piachu. A tam dalej jest pustynia znowu. Nie, to chyba tam się będziemy budować. Tam idę obóz rozstawić i kończymy odcinek. Idę tam swój obóz rozstawić i kończymy odcinek. To pierwsze jeszcze drzewo by się przydało. A mam nasionko sadzonka dębu, ale wezmę sobie jeszcze. Żeby mieć więcej. Tam trzeba będzie zrobić tego. Co będzie trzeba zrobić? No. Tego. Skrzynkę. Ej, w sumie to mogłem mieć skrzynkę z tego, z domku podwinięcie, ale dobra. No gdzie, ale co, przecież czeka na sadzonki. Ale myślę, że tam sobie obóz rozłożymy, tam gdzie mówiłem. Bo tu jeszcze pójdę szybko splądrować, zobaczcie co tu jest ciekawego. W tej dziurce. O, żelazo to jest, ale ja tam nie chcę na razie. Pierwsze tak chcę splądrować ten. Czekać na sadzonkę tutaj z tego drzewa. O, właśnie.
na sadzonkę i iść sobie obóz już rozłożyć tam. Łóżko. I chociaż ten, nie? Skrzynkę jakąś z craftingiem. Żeby wiedzieć, że tam. I łóżko sobie zrobić z spawnpoint. Dobra, mamy dwie sadzonki. Dwie sadzonki zamiast nasionek sobie weźmiemy. No i dobra, mamy 21 krepków. Trochę tego, trochę tego. Trochę węgla. I dobra. I elegancko. Od razu przepalarę sobie zrobię. Później. Dobra, poczekam, jak to zniknie. Może jeszcze jakaś sadzonka wyskoczy na świat. Będzie mi bardzo miło, jakby jeszcze jedna sadzonka wyskoczyła. No i będziemy kończyć ten odcinek. Napisałem to 8.1, no, czyli 8.2 zacząłem odcinek, a mamy 8.33, czyli mamy 30 minut odcinka. No, czyli będzie trzeba kończyć. Poczekam aż. Dobra, daj mi ten patyk i zwijamy stąd. Sadzonka już nie poleci. Ale badyl jeszcze poleci. No i dobra. I spierdzielamy stąd. Idziemy na tamto miejsce, gdzie mówiłem. No i dobra, dobra. Wrócimy tu później z rzeczami. Ten lekton trzeba będzie zrobić, jak to się tam nazywa. Ten stół taki. No, żeby po prostu chłop mendik sprzedało, nie? A emeraldy to się z Fletchera zrobi. Fletcher to tam się robi łatwo. Dużo patyków i mamy ten emerald, także no. Jeżeli będzie tak sobie kilo, to od razu lecimy w bending. Jeszcze jak fajne książeczki by trafiły, to też by było fajnie. Tylko, że oni zawsze chcą książka plus coś. Oni książka plus. Oni zawsze książka plus emeraldy biorą. Także ta jedna książka mi się przydała. No to jakieś. Podziemne jaskinie. A ciekawe co się stanie, jak to zrobię. Ale mało spadło, myślałem, że więcej spadnie. Ty, nie gadasz, że tam jest kolejna wioska. Bez kitu. To mamy dwie wioski koło siebie. Aligancko. To wtedy aligancko, jak w takim razie. A, tu tylko jest takie wyjście, dobra. A to jest ten mapiarz. Kartografer. Kartografera nie potrzebuje zbytnio. Bo na co mi on? O, jest kowal. No, także. O, to zawsze dobry łuk. To weźmiemy. To weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy, to weźmiemy. To weźmiemy. A, to też się przyda. No i zamiast tej. Wrzucimy tą, bo jest lekko mocniejsza. No i dobrze. I sobie jeszcze dwa piecyki od ciebie weźmiemy, kolego. Będę miał zawsze więcej dla siebie. A tu byłem, w tym domku byłem, dobra, tu jest pusto. Tutaj pewnie w tym drugim też będzie pusto. No. Dobra, lecimy dalej zobaczyć. A co to za zabranie? Tu macie workbench, łóżko, dobra, to nie interesuje mnie. Workbench, oj, tu skrzynka jest, bo lubię to. No dobra. No gdzieś tam stoi ta skrzynka. To muszę wejść. O, pszenica i chleb, to chociaż tyle. Mam na kolejne trzy chlebki. Cztery, sorry. Na kolejne cztery chlebki mam. Dobra, tu byłem, tu byłem. Tu nie byłem. W tym podwójnym domku, ale tutaj zazwyczaj nic nie ma. Znowu jest takie wejście. A i znowu jest ten. Kartograf. Czyli takie bez sensu trochę.
Siema, Mariusz, siema. O, to. Emeraldziki. Dobra, bierz to. Ten kaktus przepalony, to mnie tam akurat zbytnio nie interesuje. Dobra, ty nic nie masz w farmerze. Jak ja w tych domkach byłem, w tamtym jeszcze nie byłem. A w studni też nie wiem, bo, no bo do studni nie będę łaził, bo po prostu. Ej, kolejny kowal. Kozacka ta wioska jest. Dobra, prześpimy się tu i skończymy odcinek. A ja muszę coś wyrąbać do tej skrzyni. O, na przykład kaktusa. Kill off mam, ale sobie mieczyk chcę zabrać. To wrzucić tutaj na razie. Dobra, dwie deski przerobię sobie na dwa na patyki. Już będę miał wtedy mniej. Dobra. Łóżko bierzemy. Żarcie bierzemy. Skrzynię zostawiamy. Czekaj, wszystko splądrowałem tym domku właśnie, nie wiem. No nie, to tylko workbench jeszcze. A to dobre, jest workbench, to przynajmniej chleb. Czekaj, lekton? Nie. Jak to możesz nazywać? Nie wiem, jak to się może po polsku nazywać. Lekton. Nie wiem, bym musiał to przetłumaczyć i wtedy bym wiedział wtedy. Się to jest ten stół taki, co ma ambon, na stół ksiądz co ma. A to nie jest ten? Czekaj. To nie jest... Nie, stół nie. Pulpit, o! Pulpit, właśnie. A to się robi tak. To proste do zrobienia. Tylko meczki potrzebuję, żeby mieć książki. Ej, to wtedy fajna wioska. Nawet dwie. No tu byłem. A to na tej górze się będzie budować. A elegancko. No, inną tarakrowy gdzieś znaleźć i ubić. Żeby biblioteczkę zrobić, żeby zrobić sobie pulpit. No właśnie, wiedziałem, że to się pulpit nazywa, no mówiłem. O, jeszcze kanion obok. I trzeba będzie go splądrować. W kolejnym odcinku może. Ale myślę, że gdzieś tutaj, o, na samej górze będzie Ideola. Będzie fajny terenik się do budowania tutaj, w tym miejscu. No, tylko trzeba będzie podrównać, trochę drzew puścić, ale to się da. Dobra, także tutaj stawiamy swój obóz. Tu zostawiamy to. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, co to za rysunek, ale... Wchodzimy do workbencha i robimy skrzynkę. Czy to będzie 8? Dobra. 16, żeby dwie skrzynie zrobić. Dobra, i lecimy. Cyk i cyk. I mamy dwie skrzynie. No i mamy te śmieci do wrzucenia, czyli to można wrzucić na śmieci. No. To można wrzucić. Ale tamten kilofan jest zaraz, dobra. Książkę mam, to mogę wrzucić, to mogę wrzucić. To żarcie nie bardzo, ale to mogę wrzucić. Nie. Dobra. To mogę wrzucić, to mogę wrzucić. To tu mogę. To mogę jeszcze wrzucić. Albo w zasadzie nie, też nie to mogę. Iść i ją rozsadzić. No, ale na gravelu to ty mi raczej nie urośniesz. Przejdziemy się na drugą stronę rzeki.
Rzeka Nil, człowieku. Dobra, ty, bo 40, żeby się zagadał, 40 odcinka zrobiłem. Dobra, niech sobie to rośnie. No i dobra, i tutaj będziemy na tej górze się budować w kolejnym odcinku. Będę myślał, jakie tutaj sobie zebrać składniki, żeby domek wybudować. Ale myślę, że to coś z piachem sobie wymyślimy. Myślę, piasek na szkło, nie? Ale myślę, co to za bloki. Może jakieś drewno dębowe. Znaczy dębowe, czy to... Czy tam ten? Jakieś... Nie wiem, pomyślę. Dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, padajcie kolejne filmy. Jak widzicie, ja wychodzę z świata już. Żeby nie było, że coś robiłem poza odcinkami. W kolejnym odcinku widzimy się, nie wiem kiedy, jak nagram to będzie. 47 minut w Minecrafta. Kurde, sobie zabijecie za to, ale dobra, walić. Także dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, cześć!